A dzisiaj zajmiemy się cyfrową skalą do tego odbiornika i prawdopodobnie tutaj już mam przygotowane elementy. PIC 16F84, wyświetlacz, który tutaj trzeba odzyskać, tutaj wydobyć te kabelki, rozlutować i te gniazda odpinować, że tak powiem, bo będzie to podłączone na takiej płytce i to wszystko będzie właśnie o w ten sposób z tej strony. Czyli musimy tutaj kołki potem zrobić. Już przygotowana płytka. Przygotowany jest projekt w iglu. Schemacik bardzo prościutki, bo to tylko częstotliwościomierz z możliwością uczenia się pośrednich częstotliwości. Możliwość dodawania, odejmowania oraz tutaj z worka JP6 do masy 18 pin, który przełącza TXLX, także to może być do TRX-a też równie dobrze, niekoniecznie do odbiornika. No co, no płyteczkę wykonałem, słuchajcie. Płyteczka to będzie z elementami, to będzie... Moment. Płyteczka z elementami będzie wyglądać w ten sposób, mniej więcej tu będzie stabilizator, tylko on tu będzie leżał od tyłu. Będzie miał jakiś tam mały radiatorek, chociaż niekonieczność. 5-woltowy stabilizatorek, tu wejście przez diodę zaporową i tam takie, i tutaj wejście sygnału, tu JP8 na samym dole. A ogólnie jest to schematik częstotliwościomierza z takiej angielskojęzycznej strony. O właśnie, tu jest oryginał schemat na monitorze. Tutaj ktoś to robił, o, i zobaczcie. No i teraz ja mam tutaj jeszcze taki motyw, że muszę to przerobić, kod źródłowy, na podwójny wyświetlacz, bo tutaj jak widać jest pojedynczy wyświetlacz, czyli jest taki jak u mnie w częstotliwościomierzu. Już ten układ był robiony, tutaj też jest PIC 16F84, bardzo ładnie do 50 MHz, że tak powiem, dzwoni, odbiera. Programatorek przygotowany też w mojej produkcji, programator do plików. Tutaj mam komputerek już odpalony, stary Grzęcha właśnie z WinPikiem i do... Ja na nim robię i motorolki i po prostu wszystko to, co na komie, nie? O, Cineproc czasami mówi się. Taki typowo sprzęcik oddzielny mam zrobiony, jeden komp. To jest bodajże 2600, jakiś tam dwurdzeniówka i 2 giga RAM-u. Oddzielnie mam ustawiony komp, tylko wyłącznie z Windowsem XP. Do programowania różnego rodzaju układów, czyli tych HVR-ów wtedy, co tutaj robiłem wcześniej, tam te gierki Boulder Dash i te inne. I słuchajcie, jest tak, no płyteczka tutaj, kwas już mi się nagrzał, już, bo już czuję po nogach, bo mam pod stołem piecyk, jak widać się grzeje kwas, się podgrzewa. Będę wytrawiał. Zaraz wytrawimy tą płyteczkę, tu jeszcze możemy poprawić troszeczkę mazakiem, bo tu widzę, że... O kurczę, jaki mazak piękny. To chyba nie ten mazak. Moment, o tutaj, tu w tym miejscu. Troszeczkę masa, jak widać. Trochę dołożymy, żeby nie przetrawiło. O, tutaj jeszcze róg, narożnik. Dobra, i słuchajcie. To co, działam z płytką, złożę i będziemy w tym czasie próbować zaprogramować no, tego pika. Jak złożymy, to będziemy mieli na czym sprawdzić. Jak nie złożymy, to przynajmniej tak złożyć, żeby wyświetlacz odpalić. Bo jeszcze też nie wiem, czy on jest dobry, ten wyświetlacz ogólnie. Jakiś taki już on tutaj wymiętolony skądś, wyjęty, nie wiem skąd. Bodajże od kogoś go otrzymałem. Od któregoś z widza. Potrzebowałbym takich wyświetlaczy, bo u nas w mieście nie można tego dostać, a zamawiać jedno, dwie sztuki, to za przesyłkę tyle zapłacisz. Drugie tyle, co ten wyświetlacz warty. Dobra, wytrawiam. Zaraz będzie po wytrawieniu. Będziemy programować pika w programatorku. Programator się odezwał. WinPiku. Inicjalizację zobaczymy jeszcze. Zaraz zobaczymy, czy pika w ogóle znajdzie. Działam. Dobra, słuchajcie, tak jak już mówiłem, płyteczka wytrawiona. Tu już zacząłem wkładać takie tam zworki, pierdółki, ale pik. Chodzi pik. I teraz tak, słuchajcie, jest na tej zasadzie, że
na stronie, tutaj jest plik, wersja druga poprawiona, trzeba znaleźć. O, i mamy hex zapisany, słuchajcie, w postaci tekstu, nie? I częste są pytania, właśnie pytania, często jest gęsto, jak to zamienić, jak ja to robię. Bardzo prosty sposób, kopiuję sobie to, co tu jest zawartość. No i tylko tyle, że muszę przerzucić sobie się na ten komputer, bo tu mam akurat za... Ściągam jakikolwiek hex, słuchajcie, jest plik hex, jakikolwiek, nie trzeba tutaj żadnych edytorów, nic. Możemy zrobić sobie tak, otwórz za pomocą notatnik, wywalamy wszystko z niego, ok, mamy pusto. To, co ze stronki, sobie teraz w niego wklejamy, czyli tak, to, co mieliśmy na stronie, musimy sobie zaznaczyć i słuchajcie, kopiujemy, kopiuj, wklejamy sobie w tego heksa otwartego w pliku tekstowym, czy zapisać zmiany przy zamknięciu, tak, możemy sprawdzić, on się teraz nie otworzy, no bo to jest heks. Możemy sobie sprawdzić za pomocą edytora, czy się wkleiło. No dobra, się wkleiło. No i teraz kolejny kłopot to programowanie, słuchajcie. Tutaj ja sobie zrobię tak, czyść bufor. Przede wszystkim tak, programatorek mamy zapięty, musimy podłączyć zasilanie 13 V, czyli kosteczkę. I robimy w ten sposób. On może nie być czysty, tutaj już się zapaliło, że mam zasilanie. Poczekajcie moment, bo woda. I teraz tak, jeśli nie jest czysty, a nie wiadomo, czy jest czysty, bo to nie wiadomo, co to było, robimy sobie odczyt, ale zanim odczyt zrobimy, to sobie ustawimy interfejs. I teraz tak, ten programatorek z tej strony, momencik, o, z tego schematu, większość programuje na przykład 16F628, 627 robiłem, to miałem ustawiony tutaj programator, o Jezu, DL4YH, no to jest to samo, YHV, widzicie? Miałem o ten programator, nie? Wykryty. To jest akurat WIMPIK 800, czyli jest możliwością polskiego, o ten o, to ten programik. I teraz tak, ale ustawiamy sobie JDM-a do 16F84, bo mi się nie chce rozlutowywać rezystora od muszki 10, czyli JDM 2. 19200, prędkość standardowa, możemy sobie inicjalizację przeprowadzić, interfejs jest ok. Odczyt PIK ok. I się zapaliła nam tutaj druga diutka. I teraz tak, żeby przejść do załadowania, tutaj macie ustawienia tak jak widać, nie wiem, chyba widać. I teraz tak. Możemy sobie w opcjach ustawienia w ten sposób, żadnych tam innych, możemy zrobić start, odczyt PIK ok, na dole tutaj na dolnym tym się pokazuje. I teraz tak, EEPROM, tu mamy tak, wyczyścić nasz kasowanie, słuchajcie, odczyt PIK erasing, jest erasing. Musiała mignąć ta diutka i się z powrotem zapaliła, czyli już on jest czysty. Możemy sobie sprawdzić, czy jest czysty, odczytując sobie tutaj zielonym. Odczyt leci na pasku. Jakieś tam śmieci zawsze pokażę, ten JDM 2, bo trzeba by było, słuchajcie, tutaj od nóżki numer 10 od resetu odpiąć ten rezystor, który tutaj mam do masy podpięty. To jest taki prowizorycznie zrobiony programator, aby szybciej. Odczyt PIK ok, słuchajcie, i jest czyściutki. Jest czyściutki, czyli teraz tak, i nie robimy w ten sposób, że sobie tutaj ładujemy otwórz i ten plik, bo on się nam nie załaduje, bo to jest JDM w tej chwili ustawiony, bo on, to jest programator uniwersalny. Tak wygląda schemat.
możemy ustawić go sobie w różne sposoby, na różne programatory, aby przez port COM 1, nie? Wybieramy plik, otwórz i teraz sobie ten plik dwójka, tak? Tam za, przed chwileczką go, momencik, gdzie ja go tutaj miałem. Tak, plik dwójka, ładujemy i otwórz. I z automatu kasowanie, widzicie, poszło i programowanie. I leci sobie programowanie. To, co przed chwileczką ściągnąłem z... ściągnąłem z tego pliku tekstowego, który tam był zawarty na stronie od... O tutaj, Frequency Meter. Na tej stronie... O, jest ten hex. No i dobra, leci, zaraz zobaczymy, weryfikacja już leci, już wgrało. Teraz zobaczymy... Tu na dolny pasek patrzcie, na dolny, konfiguracja, programowanie konfigurowania. Bez błędów, programowanie zakończone bez błędów. Słuchajcie, robimy w ten sposób teraz tak, czyścimy bufor i robimy odczyt, sprawdzimy, czy jest to samo. Dobrze by było zapamiętać pierwszy i ostatni po prostu rząd, żeby zobaczyć, czy jest to samo, ale jeśli odczyt pójdzie, znaczy, że wgrało. I się zastanawiam, czy podstawkę montować, czy go bezpośrednio pchać do płytki. Dobra, niech sobie zrobi odczyt do końca. Jeszcze odczyt pamięci. No i jest. I słuchajcie, odczytało. Wszystko odczytało. Tak samo jak było wrzucone, się skończyło na 0,8. Czyli jednym słowem, w tej chwili nie wybieramy go jeszcze z podstawki. Musimy najpierw odłączyć zasilanie od programatora. Zasilanie odłączone i możemy pchać procek prosto w naszą skalę odczytu częstotliwości. No uwaga, pierwsze podłączenie i pełen sukces, słuchajcie. Będziemy to konfigurować, a konfiguracja polegać będzie na tym, że najpierw musimy podłączyć generator i skalibrować ten miernik. Czyli po prostu podłączyć kwarca 20 MHz, rezonator kwarcowy, żeby ustawić idealnie 20 MHz. Jeśli to nie wyjdzie, to możemy co 1/4 sekundy zwierać pin 12 i 13. 12 będzie pomniejszał, a 13 będzie powiększał. Ten o to różnicę, czyli po prostu może to potrwać kilkanaście razy, żeby dobrze to wykalibrować. A może tylko się okazać, że wystarczy podłączyć generator i trymerkiem, nie? To jeszcze się okaże. A potem będziemy ustawiać pośrednią, czyli musimy się podłączyć tym miernikiem pod BFO tego odbiornika. Pod BFO i przy wzworce na pinie numer 13, no bo tutaj akurat mamy pośrednio 10 MHz, a VFO mamy niższe, czyli musimy dodać... nie, to musimy odjąć po prostu naszą pośrednią od wskazanej częstotliwości, nie? Czyli teraz tak, moment, ja muszę sobie to przemyśleć. 10 BFO mamy 9,997500. O, w ten sposób. To teraz trzeba będzie wziąć kalkulator i przeliczyć minus bodajże 6, coś, no. Czyli ona będzie dodawana? Pośrednia jest dodawana? Nie. Pośrednia jest odejmowana, tylko że ja mam VFO odejmowane od pośredniej. Czyli miernik może pokazywać na minus albo zgłupieć. Cholera, jeszcze nie wiem, czy nie będę musiał w tym odbiorniku podnieść częstotliwości VFO. Czyli po tej częstotliwości przestrajania, tej co za gałko ciągniemy, nie? Bo w tej chwili mam wszystko po niskich częstotliwościach w nim zrobione. Dobra, zobaczymy, czy się uda to skalibrować, no. Mierniczek zatrybił od pierwszego strzału, po zmontowaniu, podłączeniu, nawet nie sprawdzałem elementów, tylko wrzuciłem, podłączyłem. I tak jak widać, BF199 jest na wejściu, także jest dosyć duże wzmocnienie, nie? Powinno być. Prawdopodobnie jeszcze ten dławik tutaj wstawiłem za duży na kolektor.
A 10 mikrohenrów ma być, a ja wstawiłem chyba 140. Nie no, żartuję. 14 chyba bodajże siedzi. Zresztą po paskach widać. Aha, makro nie włączone, to nie widać. No, brązowy, zielony i jakiś tam złoty. 15. Dobra. Słuchajcie, jest tak. Biorę się do rozkręcania tego radia i próby podłączenia tego pod BFO. Zobaczymy, co pokaże, nie? A jeszcze wspomnę. Jedna linia jest wyciachana, także no sorry, ale chyba nic tego wyświetlacza nie będzie. Tutaj poobrywane jakieś piny. Zobaczę, może mi się uda jeszcze go odratować. No a na tym to ile tej częstotliwości jest? A gdzie reszta? Cztery linijki, to nie wiem, co tu zrobić. Obrazki wyświetlać? Bar graf tutaj zrobię gdzieś. Taki wielki. Ale będzie bajka. To przy okazji tamten bar graf już nie będzie na LEDach potrzebny. Dobra, zobaczymy. A może w ogóle to do TRX-a zastosować? No dobra. Będziemy działać, będziemy myśleć. Najpierw to spróbujemy skalibrować i ustawić do tego radia, nie? No słuchajcie, jest zmontowany niestety na tym wielkim wyświetlaczu na razie. Ten nie działa. Może ktoś ma takich wyświetlaczy w zapasie, to bym z chęcią, kurczę, przyjął, odkupił, nie wiem, co bym zrobił z nimi. W następnym odcinku, słuchajcie, będziemy to sprawdzać i kalibrować. Także zapraszam na kolejny odcineczek, bo już w tej chwili jest dosyć późno, także nie będziemy po prostu, tak to wyszło, słuchajcie, odepniemy zasilanie. No, żeby był mały wyświetlacz, to by weszło na mały wyświetlacz, a tak jest złożone wszystko do kupy. W każdej chwili można to odlutować i przelutować inny wyświetlacz. Jak gdzieś dorwę taki. Dobra, pozdrawiam. I tak jak tutaj znajomy youtuber mówi, see you next time. Pozdrawiam, na razie.